Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że znowu jestem w Skoczowie. Wszystkich witam. Witam również internautów, którzy dzięki uprzejmości obsłudze zborowej, dzięki łączom internetowym będą mogli śledzić tę część nabożeństwa. Od kilku miesięcy studiuję Pismo Święte w jednej takiej płaszczyźnie. Jakie zwodnicze nauki wprowadził szatan do chrześcijaństwa po klęsce, jaką odniósł w chwili śmierci Pana Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstania. Gdy śledzi się historię Kościoła, to widać, w którą stronę uderzył i z jaką wielką nienawiścią uderzył. W Boga Ojca, w Jezusa Chrystusa i w Ducha Świętego. My często żyjemy w takim zamknięciu i nie orientujemy się w tych wszystkich sprawach. Ja raz uczestniczyłem w takim spotkaniu myślicieli chrześcijańskich, i przemawiał tam z wielką swadą i tak pewnie jeden człowiek, którego nazywali taką gwiazdą wschodzącą filozofii chrześcijańskiej. I zacząłem wymieniać z nim poglądy przy stoliku, to w pewnym momencie się uniósł i powiedział, że Bóg Starego Testamentu to się od ludzi kultury nauczył. To już nie wiedziałem, co powiedzieć. Mówiliśmy to, omawiając sens ofiary Abrahama, gdy składał Izaka. O Jezusie Chrystusie to jest tyle błędnych nauk, żeby można było takie książki napisać. A wszystkie te błędy wygenerował szatan w swoim umyśle. Ale z wielką też nienawiścią uderzył w dzieło Ducha Świętego, bo wie, że Duch Święty jest następcą Jezusa Chrystusa na tej ziemi i robi wszystko, ale to przez wszystkie czasy, dziesięciolecia, aby podważyć misję, dzieło, wpływ, potęgę Ducha Świętego w Kościele Bożym. Jak docierają jakieś nowe herezje do naszej społeczności, gdzieś się tam na obrzeżach rodzą, to zauważcie, zawsze, tak jak lata ostatnie śledzę, albo Jezusa Chrystusa, albo Ducha Świętego. A najwięcej w Ducha Świętego uderza szatan. Dlatego, że wie, że jeżeli tą naukę wykrzywi, poprzekręca, to odbierze chrześcijaństwu moc i potęgę działania. Księgę Dziejów Apostolskich jakbyście inaczej nazwali? To są dzieje apostołów? To jest dzieło Ducha Świętego. Dzieje Ducha Świętego. Dzieło Ducha Świętego. To by była adekwatna nazwa. Dlatego, że rozpoczyna się wielkim wydarzeniem, gdzie Duch Święty wkracza z całą mocą i siłą do chrześcijaństwa. I wszystkie następne zdarzenia, które są opisane, to raz po raz występuje Duch Święty. I ten Duch Święty ma nam towarzyszyć w naszym życiu, w życiu naszego Kościoła. My czekamy na wylanie Ducha Świętego i szatan podejmie olbrzymie działania, żeby tą naukę wykrzywić, żebyśmy nie skorzystali z tej łaski Bożej. Niełatwy mam dzisiaj temat, dlatego że chcę powiedzieć o tych różnych, o dwóch zasadniczych błędnych naukach.
o tym, że Duch Święty nie jest Bogiem, nie jest osobą, to jest jedna taka błędna nauka, a druga, która dzieło Ducha Świętego doprowadziła do parodii, do szyderstwa, do, nie wiem jak to nazwać nawet. Miałem taki pomysł, żeby przez chwilę ukazać wam niektóre sceny tak zwanej demonstracji działania Ducha Świętego. Ale po prostu wiecie, dlaczego nie chciałem je wam pokazać? Bo to się nie godzi w tym miejscu pokazywać. Tylko dlatego. Ale jeżeli chcecie, to później wam powiem, gdzie możecie w internecie sobie to zobaczyć. To włosy tak stają na głowie. Ale ponieważ nie chciałbym rozpocząć kazania i tego studium tylko od pokazania błędu, bo cóż to by było za Słowo Boże i co to by było za kazanie Boże? Chcę pokazać na podstawie Pisma Świętego, że Duch Święty jest i działa. I on jest opisany w Piśmie Świętym jako osoba, jako Bóg, który ma wielką władzę i nieograniczone możliwości. I chciałbym to udokumentować tekstami Pisma Świętego. Więc będzie pierwsza nasza część, która będzie związana ze śledzeniem tekstów Pisma Świętego, zapisów Pisma Świętego. Chciałbym wam powiedzieć, że Duch Święty występuje w Starym Testamencie i w konkordancji próbowałem policzyć. To się w końcu zniechęciłem. Tam jest setki opisów działania Ducha Świętego w Starym Testamencie, ale też w Nowym Testamencie. Będę chciał uporządkować to i powiedzieć, Duch Święty jest tym, który naucza, a moc nie może nauczać. Trzeba znać psychikę tych, których się naucza, żeby skutecznie nauczać. Co więcej, Duch Święty nie tylko naucza, jak gdyby bezskutecznie, ale on przekonuje. To jest wyższa szkoła jazdy. Tak uczyć, żeby przekonać. I Duch Święty to potrafi zrobić. Ponadto Duch Święty całą uwagę, całą swoją siłę, całą moc kieruje w tym celu, żeby upowszechniać dzieło Jezusa Chrystusa. Później przejdziemy do szczegółów, ale teraz robię taką panoramę tego. Duch Święty rządzi. Rządzi w Kościele. Mówi, tak ma być, tak ma być, tak ma być. Wyznaczcie mi to, tam macie iść, tam nie należy iść. To jest dzieło Ducha Świętego. Następnie, co jeszcze Duch Święty czyni? Duch Święty nie ma możliwości prorokowania, jeżeli nie ma w tym udziału Ducha Świętego. Nie mielibyśmy proroctw. Duch Święty potrafi w przedziwny sposób, na różne sposoby przekazywać słowo, które jest w Trójcy Świętej uzgodnione do przekazania ludowi Bożemu. Następnie Duch Święty wpaja cechy boskie do ludu Bożego. Kto odrzuca Ducha Świętego, pozbawia się czegoś nadzwyczajnego. My nazywamy to uświęceniem, ja tutaj nazywam wpaja cechy boskie do ludu Bożego. Gdzie więcej jest czczony Duch Święty, zrozumiany, wywyższany, gdzie jest większa uległość wobec Ducha Świętego, tam jest więcej ludzi, którzy mają boskie cechy. Też chciałbym na koniec przedstawić pewne słowa przestrogi, które Pismo Święte zawiera. Co to będzie, jeżeli my Ducha Świętego odrzucimy? Albo będziemy mu bluźnić. Więc po kolei. Taki zarys i trzy tylko teksty, że Duch Święty występuje i podaje te teksty w aspekcie stworzenia i wszechobecności Bożej. Bo z mojego studium wynika, że jest świątynia Boża, że jest na tronie Bóg Ojciec,
że jest Jezus Chrystus, który jest pośrednikiem, ale jest Duch Święty, który obejmuje cały wszechświat. To jest dla nas niezrozumiałe. On wszędzie jest, w każdej chwili i może nawiązywać osobiste relacje z każdą rozumną istotą, tak jakby to była jedyna rozmowa, a w tym czasie on takich rozmów może miliardy prowadzić. Tak jest Duch Święty. Duch Święty przenika serca i umysły wszystkich stworzeń. I wszystko wie o człowieku. I wszystko wie o aniołach. Wszystko wie. Ale ukierunkowany jest na to, żeby nie szpiegować, ale żeby wspomagać i wzmacniać. Ale Duch Święty wszystko wie. W Starym Testamencie już w pierwszych dwóch wierszach czytamy ten fragment, który wszyscy znają. Ale ponieważ musimy się liczyć z tym, że ktoś może słuchać naszego tutaj wykładu i nie znać Pisma Świętego, zatem będziemy te teksty czytać. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, ziemia zaś była bezładem i pustkowiem, ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unaszał się nad wodami. Dwa pierwsze teksty i już występuje Duch Święty. Więc to jest postać ważna, to jest postać kluczowa, dlatego już na początku samym występuje. Hiob, gdy rozważał miał myśli odnośnie Boga, to w psalmie, to w rozdziale 33, wierszu 4, powiedział takie oto słowa. Księga Hioba, 34 rozdział i wiersz 33 rozdział i wiersz 4, przepraszam. I mnie też stworzył Duch Boży, więc Duch Boży był przy stworzeniu. A w Psalmie 139 od 7 do 8 czytamy: dokąd ucieknę przed obliczem Twoim, o Boże? Gdzież ucieknę przed duchem Twoim? Mówi, gdybym na gwiazdy wstąpił, gdy się w grobie położę, gdybym się zamknął gdzieś, Ty zawsze, Boże, jesteś przy mnie. Jakie to jest fajne. Gdziekolwiek jesteś, nie jesteś bez Boga. Ja znam taki przypadek, gdzie na Kubie jednego pastora zamknięto w takiej skrzynce, która miała 60, jak dobrze pamiętam, od 60 do 90, 60 centymetrów, 70 szerokości i była długa na 2 metry i coś. I tam coś 4 osoby siedziały. Zamknęli wieko i siedzieli tam nieraz rok. I każdego, którego wyciągali, to był już na umyśle zwichrowany. A gdy tego pastora wyciągnęli, to on był normalny. Bo z nim w sercu obcował kto? Bóg, Duch Święty. I mu przypominał różne sprawy z Pisma Świętego. On żył. Wiecie, jakie to było straszne? Dali mu jakieś jedzenie. Nikt ich nie wyprowadzał za własną potrzebą. Środkiem to płynęło na zewnątrz. Ta skrzynia to była przeklęta skrzynia. Pełna kału, smrodu, która miała odczłowieczyć i doprowadzić do załamania psychicznego człowieka. A jego wyciągnęli, tylko jeden uszczerbek podniósł, że nie mógł sobie nogi wyprostować. Jak były przez 9 miesięcy tak zastygły, to wsadzili go na rower, zapięli mu nogi w taki jak gdyby model kolarski, tylko nie było pedały, tylko był łańcuch do silnika podłączony. I jak włączyli to, jak nagle zaczęli tymi nogami obracać, powiedział, większego bólu i cierpienia nie przeżył. Ale zachował normalność. Ten człowiek później normalnie funkcjonował. Albo go wsadzali do lodówki i jak już prawie umierał, to go wyciągali. Później go znowu wsadzali do lodówki. Jak już umiera, to go wyciągali.
I tak się zmieniały zmiany służb specjalnych, jego tak bez przerwy, na przykład przez 2 tygodnie, przez miesiąc, przez 2. Powiedział, że jak w domu koło lodówki przechodził, to aż mu się źle robiło. Jak wyszedł z tego? Duch Święty jest, będzie z tobą, gdybyś był nawet w szpitalu, w więzieniu, w domu opieki, w domu własnym, na wycieczce, gdziekolwiek, gdy będą cię prześladować, katować. Duch Święty jest zawsze w tobie, w sercu i w umyśle twoim. O, jakie to jest piękne. Bóg nie zostawia nas. Przez Ducha Świętego jest z wszystkimi rozproszonymi na całym obliczu ziemi i każdy odczuwa osobistą obecność Boga w swoim umyśle i sercu. To się dokonuje przez kogo? Przez Boga Ducha Świętego. Następnie kilka tekstów pomijam, ale zauważcie, że jak dopiero tam z wieczernika wyszedł Judasz, to Jezus zaczyna mówić najpiękniejsze słowa i kazanie. Gdy Judasz wychodzi, jest powiedziane, wyszedł, a była noc. Wyszedł w noc, wyszedł w ciemność fizyczną i duchową. I Pan Jezus zaczyna mówić, dziateczki, nie zostawię was. Takie słowa miłości, takie piękne. I w pewnym momencie objawia niesamowitą tajemnicę, że on odchodzi, ale przesyła swojego następcę. To jest zapisane w 14 rozdziale i w wierszu 16. Że ja zaś będę prosił Ojca o innego pocieszyciela. Innego pocieszyciela dawam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani go nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Ja czytam z Biblii Tysiąclecia i wybór tego tekstu był bardzo dla mnie istotny i ważny i pomocny w pracy pastoralnej. I tak już zostałem, mam tą Biblię 50 parę lat. I chciałbym zwrócić uwagę, że tam, gdzie jest napisane innego pocieszyciela, to taki szczegół. Ale Grecy mieli inne słowo, gdy ten inny był, gdy ten następny był diametralnie inny, a jeżeli był ten następny o takich samych możliwościach, to używali inne słowo, tak zwane allos. I tam jest użyte, że ten pocieszyciel, który przyjdzie w zamian za Jezusa Chrystusa, który zostanie uniesiony do nieba, będzie allos, czyli taki, tak samo odczuwający, tak samo wszechwładny, tak samo cudowny, tak samo boski. I dalej jest, jeszcze przeczytajmy 16, 18 tekst z tego rozdziału. A to jest właśnie ten, który przeczytaliśmy. Ale chciałbym teraz przejść do tej części, która pokazuje, że Duch Święty naucza. Więc to nie jest takie to łatwe. Nauczycielem nie każdy może być z ludzi, bo niektórym to nauczanie nie wychodzi. Nawet wiedzę mają, a nie umieją przekazać. A Duch Święty ma wiedzę i umie przekazać. W pierwszym liście do Koryntian, w 2 rozdziale i w 10 wierszu, bądźcie tak cierpliwi, wsłuchajcie się w tę część, bo wy z pewnością te teksty znacie. Ale słuchają nas też ci, którzy te teksty nie znają. Czytam 1 Koryntian, 2 rozdział, 10 wiersz. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Duch Święty jest takim pośrednikiem, że tą wiedzę, którą chce Bóg udostępnić, przekazuje i uczy inny. Cudny Bóg, wspaniały. W 2 liście do Koryntian, w 12 rozdziale, apostoł Paweł mówi,
o swoim nadzwyczajnej sprawie. Wyobraźcie sobie, że Jego Duch Święty wziął i zabrał jego umysłowość, jego odczuwanie, jego psychikę i zaniósł go aż do raju. Tylko Duch Święty potrafi tak, że ciało zostaje na ziemi, a psychika, wnętrze człowieka jego jest przeniesione aż do raju. Tak się dziwił temu, jak to było, że napisał tak. Jeżeli trzeba się chlubić, choć co prawda nie wypada, przejdę do widzeń i objawień pańskich. Znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, i o sobie to mówi, czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem. Bóg to wie, został porwany aż do trzeciego nieba i wiem, że człowiek ten, czy w ciele, czy poza ciałem, Bóg to wie, został porwany do raju i słyszał tajemne słowa, których nie godzi się człowiekowi powtarzać. Widział coś takiego nadzwyczajnego, że powiedział, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, na serce nie wstąpiło, to Bóg przygotował. Duch Święty go zabrał. Paweł mówił tak, że jego nikt Ewangelii nie uczył z ludzi, bo powiedział, osobiście został wprowadzony w te zagadnienia przez Ducha Świętego. On pojechał do Jerozolimy porozmawiać z apostołami, żeby jeszcze skonfrontować, żeby sprawdzić, co oni wiedzą, a co on wie. I mówi, tak, to wszystko pięknie pasowało. Więc został przez Ducha Świętego aż do nieba zabrany. Więc to było coś pięknego. Duch Święty nas wszystkich przekonuje. O czym przekonuje? Każdy to doświadczył. O grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Jest to zapisane w Janie w 16 rozdziale w 8 wierszu. I duch ludzki potrafi się sprzeczać z Duchem Bożym. Jak ktoś mi krzywdę zrobił, a ja mu oddałem, to tak sobie idę i myślę sobie, należało mu się. A słyszę taki głosik, niekoniecznie. Źle zrobiłeś. Dobrze zrobiłem. Źle zrobiłeś. Dobrze zrobiłem. A Duch Święty tak mówi, no a jakby tak tobie ktoś zrobił. A gdzie zasada, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe? A gdzie jest zasada, że miłuj bliźniego jak siebie samego? A ty jesteś taki święty, ty nigdy nie grzeszysz? Nigdyś nikomu na paluszki nie nadeptał? I ja mówię tak, no tak. Po prostu przytaczam wam taką scenę, jak nieraz z Duchem Świętym się sprzeczamy. On przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Z sądu nad Japończykami, którzy potrafili też być jak bestie w czasie II wojny światowej, znany jest taki przypadek, że jeden generał został oskarżony, że osobiście mordował ludzi taką maczetą, takim mieczem. I leżał ten miecz jako dowód rzeczowy przed nim. On doskoczył do tego i chciał jeszcze kilku tym mieczem zabić. Złapali go. Do celi poszedł. No ale tam tak jest w porządku tym amerykańskim, że każdy ma kapelana. Kapelan chciał rozmawiać, a on mówił, nie dali się, nie można było się dogadać z nim. Jeszcze w jakimś narzeczu japońskim ten generał mówi. Więc znalazł Pismo Święte. W jego języku otworzył to okienko i wrzucił mu to Pismo Święte. A ono jak tak wpadło, to ten generał kopnął to Pismo Święte i poszło w kąt. I siedział dalej. Ale Duch Święty to jest niesamowita istota. No i w końcu ten generał myśli, a czas leci. No zobaczę, co to jest. A później go widzieli, jak czyta i czyta, czyta i płacze. Napisał do rządu Stanów Zjednoczonych, że ta księga go odmieniła. Żeby go ułaskawili, on chce to krzywdy, które wyrządził, naprawić. Powiedzieli, nie masz prawa łaski.
to napisał do syna swojego tak: mnie wykształcono na wojownika i mordowałem, zabijałem, a ty masz zostać człowiekiem, którego misją będzie jedynie pomaganie ludziom. Kto to zrobił? Jaką moc by miała księga, gdyby nie było tej potęgi, która wnika w serce, w umysł i kieruje uwagę na Pismo Święte? A tam by była, gdzie ją kopnął. Tam by leżała. Ale on przez Ducha Świętego został pobudzony. Duch Święty przekonuje o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie. Następnie czytamy o tym, że dzieło Ducha Świętego jest bardzo ważne. Pamiętajcie, na tej ziemi, w tych herezjach później będziemy widzieli, jak szatan ludziom pomieszał zmysły. I oni myślą, że dzieło Ducha Świętego to polega na bardzo dziwnych sprawach. A Duch Święty ma tylko jedną myśl, jedno działanie. Brać umysł człowieka, jego oczy i kierować gdzie? Na Golgotę. Tam na Golgocie najtwardsze serce się rozbije. Wprost to było takie, że albo spadniesz na ten kamień i się rozbijesz, albo ten kamień spadnie na ciebie i ciebie rozbije. Coś cudownego. Więc są dwa, przeczytajmy te dwa teksty. W Ewangelii Jana czytamy wiersz 26. Ja przeczytam tylko tą frazę, która mówi właśnie o tym. Więc Ewangelia Jana, 15 rozdział, 26 wiersz. Czytam w tym tekście takie słowa. On będzie świadczył o mnie. Jest opisane, że Duch Święty jest on. To jest zaimek osobowy. On będzie świadczył o mnie. A później wiersz w 16 rozdziale, 14 wiersz. Czytamy takie słowa. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Dlaczego przy nauczaniu jest też powiedziane, że on was wprowadzi we wszelką naukę? Dlaczego tak było? Dlatego, że Pan Jezus powiedział takie oto słowa, że miałbym wam wiele do powiedzenia, ale tego znieść nie możecie. To jest w 16 rozdziale i 12 wierszu. Zacytowałem to. Pan Jezus chciał przekazać, ale wiecie, jacy ludzie są. No są zmęczeni. Ten sobie przyśpi, ten się zapatrzy. Nawet w Getsemane, jak się losy tak się chwiały ludzkości, to co robili apostołowie? Tam Jan podobno tylko jeszcze łapał, a reszta towarzystwa to fajnie spała. Aż słychać było za ogrodem, jak śpią. A Pan Jezus mówi, że dlatego chciałbym wam przekazać, ale nie wykazujecie takie zainteresowanie głębokie i taką wnikliwość umysłu, że no po prostu chcę wam dać, a wy nie. Mówi, dlatego jak Duch Święty przyjdzie, to was wprowadzi we wszelką naukę. To jest w tym kontekście. Czytam te słowa. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie on, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. W zamierzeniach Bożych to było, że zostaną wprowadzeni. Bo gdy czytamy Ewangelię, to słuchajcie, wiele nauk dopiero zostało objawionych Pawłowi, Piotrowi po pięćdziesiątnicy i oni dopiero stworzyli pełny taki zarys misji dzieła Jezusa Chrystusa. Jezus by mógł to zrobić, ale oni takie mieli. Oni się cieszyli, że są przy Panu Jezusie. Ja byłem w Dębsku, o niepotrzebnie może to powiedziałem, jako uczeń seminarium i tam zawsze miałem słuchaczy, tam czworo, a jeden sobie dobrze spał. Widziałem, jak siostra Genia go bęc nogą w kolano, bęc, a on psz,
Już moczka się. Ale ja sobie myślałem, to on się tak bezpiecznie czuje w mojej obecności, że mu się tak dobrze śpi. To chociaż to jest dobre. Duch Święty też rządzi. Rządzi. To nie jest taka istota, która, rozumiecie, gdzieś tam my mówimy tak, my nieraz tak mówimy, jakbyśmy my rządzili Duchem Świętym. Wiecie, jakie to jest uwłaczające? To tak, jakby mrówka mówiła, że ona słoniem kieruje. Ona słoniem kieruje. To Duch Święty nami rządzi. Duch Święty nas wykorzystuje. To jest istna buta ludzka. W tych herezjach to nieraz są takie miejsca, gdzie oni mówią: Duchu Święty, stąp! Duchu Święty, stąp! Duchu Święty, to zrób! To zrób! A pamiętamy, jak Abraham rozmawiał z Bogiem? Jak go prosił o miłosierdzie dla Sodomy i Gomory? Panie, pozwól, że jeszcze przemówię. To jest bardzo taktowne, bardzo grzecznie. A czy mógłbym, Panie, jeszcze raz się do Ciebie zwrócić? Elegancka mowa. A my nieraz to tak do Boga Ducha Świętego mówimy tak jak do pachołka. Jeżeli nie my, to tacy z obrzeża albo w ogóle inne skrzydła chrześcijaństwa. Ja to w drugiej części do tego dojdę. Więc rządzi. Jak rządzi? Na przykład czy w Dziejach Apostolskich, bo to jest księga, która właśnie nam to przedstawi. W 13 rozdziale czytamy w wierszu drugim. Gdy odprawiali publicznie nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: wyznaczcie mi Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Co was w tym tekście niezwykle zastanawia? Co pokazuje, że to jest osoba i boska osoba? Pierwsze, że Duch Święty co zrobił? Rzekł. To jest bardzo ważne. Energia nie mówi. Ktoś kiedyś się z prądem nagadał? Albo z energią kinetyczną jakąś, czy inną, tam elektryczną, czy potencjalną, jakakolwiek. Duch Święty rzekł. I jest kilka takich miejsc w Piśmie Świętym. Agabus kiedyś pasem się opasuje i mówi: tak mówi Duch Święty. W Hebrajczykach tak samo jest powiedziane, że Duch Święty powiedział, i jest cytat, to, że mówi, no to jest w 100%, że jest inteligentny, że mówi, że ma osobowe cechy. Następnie mówi, jest polecenie, więc rządzi. Rządzi bardzo kulturalnie, bo jeżeli by Paweł powiedział: nie, ja nie chcę, to Duch Święty by nie popychał go, nie szarpałby go, nie wyciągnąłby go za włosy, ale delikatnie rządzi ludem Bożym. Jest powiedziane: usłyszysz za sobą cichy głos, który mówi: ta droga, po niej idź, to zrób, nie sprzeczaj się ze mną, przeproś go. Tak mówi Duch Święty. Więc do Filipa na przykład w 8 rozdziale, w 29 wierszu czytamy takie piękne słowa, jak już czytamy, 29. Duch Święty mówi do Filipa: podejdź i przyłącz się do tego wozu, powiedział Duch do Filipa. Mówi: podejdź i proszę. Anioł informuje Filipa, gdzie ma iść, a Duch Święty mówi mu to i to dalej. Następnie w 16 rozdziale, 6-7 wiersz, to jest przepiękna część, więc przeczytajmy. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 6-7 wiersz. Przeszli Frygię, krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Przybywszy do Mizji, próbowali przejść do Bityni, ale Duch Jezusa nie pozwolił im.
bo ich kierował w określone miejsce, bo tam zaplanował dzieło. I jak Paweł tam przyszedł, to miał przez Ducha Świętego widzenie kogo? Macedończyka. Bez Ducha Świętego to chrześcijaństwo by się w ogóle nie rozwinęło. Od pięćdziesiątnicy do wszystkich tych zdarzeń. Dlatego apostołowie świadomi tego, na pierwszym takim zebraniu starszych w Jerozolimie, powiedzieli tak w 15 rozdziale i w 28 wierszu. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my. Kto na pierwszym miejscu? Duch Święty. I zawsze ma być Duch Święty na pierwszym miejscu. To nie tak, że modlimy się nieraz tak, jak tak wsłuchuje się, że bez zrozumienia wielkości Ducha Świętego. Tak jakby to był pumeks albo jakiś tam myjka, że biorę i ja robię, ja. Nie. To Duch Święty ciebie używa, jeżeli zgodzisz się na to. Jeżeli Go poprosisz, żeby ciebie wziął do służby. Duch Święty kieruje prorokami. Nie byłoby proroctw bez Ducha Świętego, bo Duch Święty przenika umysłowość człowieka. Nie wiemy, jak to się dzieje. On potrafi nawet dostroić umysł człowieka. W liście Jakuba czytamy, jeżeli komuś z was brakuje mądrości, to niech prosi. I z umysłu niezbyt takiego gramotnego, grzecznie mówiąc, on to cyk, cyk, cyk wyreguluje, że będzie umysł jak żyleta, inteligentny, błyskotliwy. A jeszcze co więcej, Duch Święty mówi tak, jeżeli będziecie przed sędziów, przed starszych w religii, do synagog wprowadzani i będą was pytać, nie układajcie sobie mowy, bo Duch Święty będzie przez was mówił. Jakie to jest cudowne. Więc może przeczytajmy z 2 Piotra 1,21 ten tekst wprowadzający. Słuchajcie, jeszcze chwileczkę i już kończę tę część. Czytamy 2 Piotra 1,21. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Bożym Duchem. Duchem Bożym, mówili święci Boży ludzie. Nie byłoby proroctwa bez Ducha Świętego, nie byłoby Daniela, nie byłoby objawienia, nie byłoby proroczych słów zawartych w Izajaszu, w Jeremiaszu. Nie byłoby. Nie byłoby protoewangelii. No, 2 Koryntian 12:1-4 to już czytaliśmy o tym, że Paweł został aż tam, do raju przeniesiony. Oż to jest coś pięknego. 1 Koryntian 2:10 czytaliśmy już ten tekst, że nam 1 Koryntian 2 rozdział 10 wiersz, że nam to objawił Bóg przez Ducha Świętego. To jest, podkreślone jest właśnie, co Kościół zaś wdzięcza Duchowi Świętemu. Przytoczyłem, ale przeczytajmy jeszcze raz, Dziejów Apostolskich 21, 10, 11. To właśnie 21, 10, 11. Czytamy, że apostoł Paweł gdzieś tam u Filipa mieszkał i przyszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabos. Przybył do nas, wziął pas Pawła, związał sobie ręce i nogi i powiedział: to mówi Duch Święty. Mówi Duch Święty. Tak Żydzi zwiążą w Jerozolimie męża, do którego należy ten pas, i wydadzą w ręce pogan. Kto to powiedział? Duch Święty. Proroctwo jest tylko od Ducha Świętego. On, w zależności od wieku, od kondycji, inaczej do człowieka dociera. Można to śledzić, jak Daniel był już starszy, to miał nocne widzenia.
A jak był jeszcze młodszy, to nieraz za dnia mówi, byłem nad rzeką Ulaj i nagle Duch Święty przejmuje jego kontrolę. Duch Święty ma uczucia. Każda istota rozumna, osobowa ma uczucia. Teraz się ludzie przekonali, że i zwierzęta mają uczucia. Za czasów takich darwinistycznych, komunistycznych, to mówi, oni po to są, żeby je zabijać. A teraz widać, jak gdzieś niedźwiedź w zoo bierze kawkę, wyciąga, bo się utopiła. Jak sobie zwierzęta pomagają. Zwierzęta też mają uczucia. My mamy, ale czytamy w Rzymian w 15 rozdziale i w 30 wierszu takie oto słowa. Proszę was więc, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha. Duch Święty ma miłość. Duch Święty ma uczucia. Ducha Świętego można zasmucić. W liście do Efezjan w 4 rozdziale i w 30 wierszu czytamy: nie zasmucajcie Ducha Świętego. Czym go możemy zasmucić? Że on nas powołuje do jakiejś misji, a my nie. On mówi, wyznaj ten grzech, a my mówimy nie. Pojednaj się, a on mówi nie. Wyobraźcie sobie, że pewnego razu, jak byłem w jednym zborze, nie powiem w którym, po nabożeństwie podchodzi do mnie jeden człowiek i mówi, chciałbym z pastorem porozmawiać. Ja mówię, proszę bardzo, a to była wczesna wiosna. Poszliśmy, zimno było i on opowiada, jak zdradził żonę. Jak spotkał taką kobietę wieszczałową, że mówi, opowiada to wszystko i w pewnym momencie mówi, jak ja się bałem, jak ja się boję, żeby mnie nie zostawił Duch Święty. I poszedł do tej kobiety chyba już tam, żeby zerwać to wszystko, ale ona go swoim czarem podbiła. I rezultat był taki, że został u niej, wziął rzeczy ze swojego domu, to nawet zabrał dzieciom elektroniczne zabawki, które im wcześniej w prezencie dał. Już Duch Święty, już się nie bał zasmucić Ducha Świętego. Pan Bóg powiedział, nie będzie się wiecznie mój duch waździł z ludzkim duchem. To jest bardzo jakaś ważna sprawa. Nie walcz z Bogiem. Nie walcz z Bogiem. Nie mów, że Ducha Świętego nie ma. To studium pokazuje, że On jest, że jest osobowy i ma władcze uprawnienia w Kościele. To jest niezwykła sprawa. Dalej jest w Rzymian 8:26 jest przedstawione. Wiecie, ja lubię takie pewne sceny. W Duchu Proroctwa jest opisane, jak ważyły się losy jakiegoś człowieka anonimowego. I gdy to tak się ważyło, nie wiem, czy to był ten człowiek, czy to byłeś ty, czy ja. Jezus Chrystus zaczął wołać, Ojcze, moja krew, moja krew, moja krew. A czytamy tutaj w 8 rozdziale, w 26 wierszu, takie słowa. Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba. Sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach. Stare tłumaczenie jeszcze mówi niewymownych. Przyczynia się. Chcesz Boga, Ducha Świętego odepchać ze swojego życia? Szaleńcy by to zrobili. Więc jest też przestroga zapisana w Łukaszu w 12 rozdziale, 10 wierszu i to są ostatnie teksty, do których zmierzam. Ale nie chciałem mówić o herezjach, nie mówiąc wcześniej, jaka jest prawda ze Słowa Bożego. To jest ważne, co nie? Więc w Łukaszu w 12 rozdziale, 10 wierszu czytam takie oto słowa. Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Jeżeli dzieło Ducha Świętego nazywasz diabelskim, jeżeli ktoś bluźni,
Bogu, szydzi z Ducha Świętego. Jeżeli jest bo to musi być taki warunek spełniony, że on wewnętrznie jest przekonany, że Duch Święty jest i jest postacią znaczącą i wielką. I pomimo tego, tak jak na przykład faryzeusze wiedzieli, że Jezus Chrystus jest przynajmniej cudotwórcą, wiedzieli? No wiedzieli. Że jest wspaniałym nauczycielem, wiedzieli? Wiedzieli. Cuda czynił, prorokował, a oni powiedzieli, wyrzuca złe duchy mocą Belzebuba. Wyrzuca pachołków mocą szefa. A Pan Jezus wtedy powiedział, o, to jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. No i oczywiście w Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale, w 3 i 4 wierszu czytamy tę słynną sprawę z Ananiaszem i Safirą. Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, 3, 4 wiersz, gdzie Piotr wypowiada takie oto słowa. Ananiaszu, powiedział Piotr, dlaczego szatan zawładnął twoim sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię? Mówi, mogłeś rozporządzać jak chcesz, ale nie stwarzaj pozorów. I dalej jest powiedziane takie oto słowa. Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Duch Święty jest Bogiem. Można Go zasmucić. Można podjąć z Nim walkę. W Mateuszu w 12 rozdziale jest słynne i tym właśnie do tego zmierzam tutaj. 12 rozdział i tam jest słynne te fragmenty odnośnie Ducha Świętego. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowa przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym, ani w przyszłym wieku. Z Mateusza z 12 i z Łukasza z 12 to są paralelne teksty. I traktują tylko na ten sam temat, tylko w Mateuszu jest to szerzej powiedziane. I to, co mnie najbardziej cieszy i tym tekstem chciałbym zakończyć, a jeszcze nie, później jeszcze wrócę do jednego fragmentu, ale w tej części. Wiecie co? Ja strasznie lubię czytać List do Galacjan, 5 rozdział, 22 wiersz. Jak bardzo. Dlaczego? Bo nikt nie wygenerował tak cudnych cech, tak cudnych przymiotów. Nikt w historii. Jeden człowiek, świecki taki historyk powiedział, że wszyscy myśliciele, ile ich było, co całe lata nauczali ludzkość, nie zrobili takiego postępu ludzkości, jak Pan Jezus Chrystus przez 3,5 roku. Dlatego, że On już od złona i przy chrzcie był napełniony Duchem Świętym. I czytam z Galacjan te słowa. Jakież to jest piękne. Boże, jak ja Cię proszę, żebym ja taki był. Chociaż na 30%. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Żony, gdyby wasi mężowie tacy byli, a mężowie, jakby żonki takie były, jakie słodkie, cudne przylepy. Gdyby zawsze rodzice z takim nastawieniem się zwracali do dzieci, a dzieci do rodziców, to na tej ziemi byłby już raj. Ale mamy to przed oczyma jako standard, do którego zdążamy bezustannie. I to jest standard na całą wieczność.
Ale Bóg nam uchylił rąbka tajemnicy, co to znaczy rajska atmosfera. A teraz wam opowiem, zamykam Pismo Święte na chwilę i opowiem wam, co się dzieje, gdy ludzie odrzucą Ducha Świętego ze swojego życia. Właśnie gdy byłem w Dębsku, spałem w takim pokoiku i ja lubię przeglądać biblioteczki. Przeglądam biblioteczkę, a w biblioteczce jest wodolecznictwo księdza Knajpa. Ja mówię, ojaj, jak pięknie. Otwieram, a tam jest napisane, że tak wygląda wesz ludzka, wsza ludzka. A ja jeszcze nigdy wszy nie widziałem. Wtedy przynajmniej, bo później widziałem u swoich wnucząt, jak w głowie aż się roiło, jak ze szkoły przyszły. Wszawica przyszła. Więc patrzę, a ta wsza jest wystrzyżona nożyczkami. Ja mówię, Genia, kto to wyciął tą wszę nożyczkami? Ona mówi, o wiesz, my należeliśmy do takiego ugrupowania i kazali nam, nie czyń sobie obrazu rytego. I wszystkie zdjęcia te powycinali. Książka taka była jak, wiecie, jak ser żółty. Dziury. Ja mówię, co ty nie powiesz, to ty kiedyś należałaś? A ona mówi, bracie, to nic. Ja rano podeszłam do krowy i zaczęłam ją doić. A tu zaczęła krew iść, mleko całe czerwone. A stał taki człowiek z boku i mówi, widzisz? Przyszedł na tą okoliczność i mówi, krowa będzie ci teraz krew dawać, żeś odeszła od tej społeczności. Mówi, a później się dowiedziałam i zobaczyłam, że szydłem podziurawił wymię krowy. Prawdę opowiadam, słyszałem to i sprawozdaję. Ludzie, którzy nie mają Ducha Świętego, zaczynają sięgać po taką argumentację. Następnie pracowałem w kopalni i spotkałem człowieka, który mi na lekcjach przeszkadzał. A tak mi przeszkadzał, jak masz taką salę wypełnioną, jak pozwolisz sobie, to cię zakraczą. To ja go tam docisnąłem troszeczkę. Mówię, proszę pana, jeżeli się pan rwie do mówienia, proszę tu, odstąpię miejsce, proszę, a ja się usiądę ze wrzęda. I jeszcze parę razy on się uspokoił. Raz przechodzę, on stał z grupką ludzi, kilka słów powiedział, już wiedziałem, do jakiego ugrupowania on należy. I raz prowadzę ewangelizację w zborze, patrzę, a on wchodzi. O, jak mi dziwne było. Bo ja pamiętałem te nasze potyczki tam w zakładzie pracy. Ale sobie myślę, trudno. Skończyły się spotkanie, podchodzę do niego. Już zgodniłem z żoną, mówię, zapraszamy was, panowie, na kolację. I jemy kolację. Takie dzieci miałem w takim wieku jak wy, chłopczyki. Psociły, ale też grały. Jedna grała na ćwiarteczka, druga na flecie bocznym, czyś tam na pianinie gra. A on patrzy i zaczyna płakać. Ja mówię, co się stało? Coś złego? A on mówi, byłem pionierem. Głosiłem te zasady, mówi, jak burza. Ale jak zacząłem czytać Pismo Święte, zacząłem zadawać pytania. Zawołali mnie na takie posiedzenie i powiedzieli, skończ z tymi pytaniami, bo inaczej skończymy z tobą. Ale ja miałem pytania, pytałem, więc zawołali mnie i powiedzieli, koniec, od dzisiaj nie należysz do nas. Na drugi dzień, mówi, wchodzę do autobusu pracowniczego i rozglądam się po tych swoich kolegach dotychczasowych i chcę im powiedzieć cześć, a każdy, nikt go nie zna. Dostał wtedy mieszkanie z zakładu pracy i wykończył i chciał wprowadzić żonę i dwie swoje córeczki. Ale decydenci tej organizacji powiedzieli tak do żony. Z poganinem nie będziesz mieszkać. My ci damy innego męża. I zabrali żonę
i dwie córeczki i wywieźli z południa Polski nad morze. A ja mu w tym pustym mieszkaniu, które miałem wymalowane, już zasłony były, zostałem sam. I tak zatęskniłem za tymi swoimi dziewczynkami, że poszedłem na korytarz szkolny, usiadłem, uprosiłem panią dyrektor, żeby mi pozwoliła popatrzeć sobie na nie. A później zrodziła się we mnie myśl, a może by ta żona przyszła z tymi dziećmi do mnie i znalazł tam, szedł za dziećmi i zapukał do mieszkania. Żona popatrzyła, zawołała męża, a ten parę razy mu dał piąstką w twarz i tak skończyło się jego spotkanie z byłą żoną i z dziećmi. Kto nie ma Ducha Świętego, ten nie ma serca dla ludzi. Potrafi być straszny. Ja myślałem, że to sprzed lat historia, ale znam takiego Mariusza, może mnie słuchają, i Justynkę. Justynka była w tej organizacji i ponieważ się pobrali, została wykluczona. I zawołali ojca i powiedzieli, nie masz prawa jeść z nią przy jednym stole. Nie wolno ci ją utrzymywać. To jest poganka, masz ją wyrzucić. A jak mimo wszystko przyszła na nabożeństwo, to przychodzili do niej chłopcy, wyciągali, ona ręce do tyłu mówi, nie mogę wam podać ręki, bo ja jestem wykluczona. A urządzali sobie mieszkanie i znaleźli rzemieślnika, który zaplanował im kuchnię, już wykonywał. Na nieszczęście rzemieślnik ten należał też do tej organizacji. Jak się dowiedział, zerwał kontrakt. I to są historie świeże. Kto nie ma Ducha Świętego, potrafi być straszną istotą. Więc niebezpiecznie, nawet nie słuchaj. Możecie słuchać, ale musicie dzisiaj zadecydować, czy chcecie słuchać ludzi z obrzeża, gdzieś tam, naszej społeczności, którzy raz po raz niektórzy tam mówią, nie ma Ducha Świętego. Nie ma Ducha. Jak człowiek zaczyna mówić kłamstwa, to wiecie, że on może w nie uwierzyć? Wiecie, że ja przez 2 lata nie wierzyłem w boskość Ducha Świętego? I byłem wtedy w seminarium i wzięło to się z dziwnego zdarzenia. Zostałem kierownikiem młodzieży i chciałem uatrakcyjnić nabożeństwa. I powiedziałem tak, słuchajcie, jedni będą bronić stanowiska, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem, a drudzy, że jest Bogiem. Ale nikt się nie zgłaszał do tego, żeby z Pisma Świętego udowadniać, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem. Mówią, ty, twój pomysł, to ty to przygotuj. Jak ja to przygotowałem i zacząłem się z nimi sprzeczać, to jak skończyła się dyskusja, to ja wstałem z taką wewnętrzną pustką, z przekonaniem, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem. I 2 lata tak było. Siedziałem sobie, czytałem i powiedziałem, nigdy nie zostanę pastorem. Nie będę głosił czegoś, w co nie wierzę. Wtedy był taki Mercedes jeszcze w kościele. Jeździliśmy na kolportaż. Ja czytałem. Nagle trafiłem na Ewangelię Jana, 12 rozdział. Porównałem z Izajaszem, z 6 rozdziałem. Później doszedłem do objawienia. Zacząłem ze Starym Testamentem porównywać. I rozległ się taki we mnie krzyk radości. Jezus Chrystus jest Bogiem Jahwe. I tak samo Duch Święty jest Bogiem Jahwe. Wiecie o tym? W liście do Hebrajczyków w 3 rozdziale i w 7 wierszu mamy taki fragment. 3:7. Dlatego postępujcie, jak mówi Duch Święty. Dziś, jeżeli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Cały ten cytat. I on jest z Psalmu 95. A jak tam zobaczycie, to te słowa, kto wypowiada? Jahwe. Tak dowodzimy, że Jezus Chrystus jest Jahwe i Duch Święty jest Jahwe, jest Bogiem. To słowo Jahwe oznacza ten, który wiecznie istnieje. Duch Święty wiecznie istnieje. A teraz druga strona. Od jakiegoś czasu powstało słowo charyzmania. Charyzmania. I
szczególnie w 1994 roku w Toronto, wystąpił misjonarz, który wprowadził taką interpretację. Jak Duch Święty został wylany na apostołów, to złośliwi ludzie co powiedzieli? Upili się. Młodym winem się upili. Więc ten kaznodzieja tak, no to pod wpływem Ducha Świętego widocznie ludzie się zachowują tak jak pijani. I wyobraźcie sobie, że na tym nabożeństwie przewracali się, zataczali się, kwiczeli jak świnki, szczekali jak psy i mówili, że są pod wpływem Ducha Świętego. Później jeszcze doszło tak zwane rażenie Duchem Świętym. Ten miał taką moc, jak myślicie, boską czy diabelską? Diabelską miał moc, że jak tak machnął, to wszyscy ludzie się przewracali. A później powiedzieli, że owocem Ducha Świętego jest miłość, radość. Za czasów Chrystusa była epoka miłości, a teraz epoka radości. I mówi, będziemy wielbić Boga śmiechem. I zaczęli się i śmiali się. Tak nimi szarpało aż. Tylko śmiali się. Nabożeństwo, które wygląda jak ogłuszający śmiech. Wyrwał kilka osób. Widziałem taki filmik, gdzie tych ludzi zaraził tym duchem śmiechu i śmiali się i śmiali. A jeden chciał uciec i na czworaka uciekał. A on podszedł do niego i go nogą tak przewrócił. I on przewrócił się i zaczął się. Ha, 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 ha. Aha, śmiało. Widziałem nabożeństwo przez 15 minut. To mnie zgroza obejmowała. Jak widziałem tych, którzy zostali poddani temu duchowi, szatańskiemu duchowi. I ta nauka wkracza do kościołów protestanckich, jak i do kościoła katolickiego. Widziałem, jak ksiądz kładł rękę na głowę, a ludzie się przewracali. Osuwali, chichotali, napisali na kościele, taka noc daje moc, tylko nie napisali jaką moc. Więc powstaje pytanie, kto to jest Duch Święty? Jest to Bóg Wszechmogący, Wszechobecny, niezwykle atakowany przez szatana. Ale my jako lud Boży mamy do Niego odnosić się jak? Grzecznie, uprzejmie, wiedząc, że moc chrześcijan nie jest w nich, tylko jest w Bogu Wszechmogącym, w Duchu Świętym. Życzę wam z całego serca, żebyście w tych słowach zakotwiczyli swoje myśli. Chciałbym też przeczytać coś, bo niektórzy którzy twierdzą, że adwentyści nie wierzą w Ducha Świętego i że nasi liderzy kiedyś wcześniejsi nie wierzyli w Ducha Świętego. Pewno, że niektórzy nie wierzyli, ale na zebraniach palili fajki. Też chcecie faje wprowadzać tutaj? Albo jedli mięso. Po prostu powiedział Bóg, że droga sprawiedliwego im dalej, tym jaśniej świeci. Tak jak Jakub prowadził owieczki, tak jak nadążyły, tak Duch Święty lud swój tak prowadził. I stanowisko Boże w tej sprawie jest takie. Czytam z książki Ewangelizacja. Trzeba, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że Duch Święty, będący tak samo osobą, jak jest Bóg osobą, przebywa na naszej ziemi. Następnie, Duch Święty posiada osobowość, gdyż w przeciwnym razie nie mógłby poświadczać naszemu duchowi. To jest Ewangelizacja, strona 392. I ostatnie, przedostatnie zdanie. Działalność księcia sił zła może być jedynie zahamowana przez Bożą moc, przez moc Bożą trzeciej osoby bóstwa, Ducha Świętego. Następne zdanie. Obowiązkiem naszym jest współpracować z trzema najwyższymi mocami nieba, z Ojcem, Synem i z Duchem Świętym. Ale otworzyłem sobie tutaj kartki i obiecałem, że coś dzieciom opowiem.
Teraz jest dla dzieci, starsi nie muszą słuchać. Czy słyszeliście kiedyś głos Ducha Świętego w sobie? Jedni kiwają, że tak. Ja słyszałem dwa razy. I opowiem wam tę sytuację. Pamiętam je doskonale. Niektóre szczegóły nie opowiem, bo są zbyt osobiste. Byłem u Zbyszka Pawlickiego, który jest w Australii. On był na etapie zapoznania się z Ewangelią. I opowiadał, że mu jeden kaznodzieja tak się podoba. A ja sobie myślę, nie powinien zwracać uwagę na ludzi, raczej na Boga. I myślałem, przecież ten kaznodzieja ma swoje wady. I chciałem powiedzieć o tych wadach. I już to sformułowałem w myśli, już miałem wypowiedzieć. Usłyszałem w swoim myśle głos. Milcz! I już nic nie powiedziałem. To nie był mój głos. To był głos Ducha Świętego. Ja ten głos znam, bo pierwszy raz była taka sytuacja, że bliska mi osoba w pewnym trudnym okresie życia tak się zachowywała, że ja nie mogłem tego znieść. Jako młody chłopak nie mogłem znieść. Byłem wtedy w seminarium i powiedziałem sobie, idę z tego seminarium, nie będę tutaj, nie mogę przeżyć tego. I pomyślałem sobie, pójdę, wezmę rzeczy i idę. I wtedy usłyszałem głos w swoim umyśle. Dzisiaj rozwiążę sprawę Twoją. A ja powiedziałem, Panie Boże, ja nie wytrzymam. Dzisiaj u Ciebie jest do zachodu. To jest półtorej czy ileś tam dwie godziny. Ty powiedziałeś. I do dwóch godzin się wszystko rozwiązało. A teraz jeszcze wam opowiem, jak nieraz... mam wiele przykładów, ale widzę, że przeciągnąłem straszliwie. Uważać trzeba na tą potęgę i nie wchodzić w drogę tym demonom, które się podszywają pod Ducha Świętego. Mój brat był kiedyś w zborze. Jeżeli dobrze pamiętam, chyba nie wiem dokładnie, więc nie powiem w którym. Starszy zboru przyszedł i mówi, wiesz co? Ja byłem parę razy na nabożeństwie tych i tych. Chcesz iść i poglądać? A Adam poszedł do Bobeszki. Bobeszka mówi, jak chcesz, to idź. Ale wiedz, że już starszego zboru już straciliśmy, bo jego ten zły duch już pociągnął. I Adam wszedł na to nabożeństwo. Pięknie go przyjęli, wyprowadzili do przodu. I jak zaczęło się to nabożeństwo z tymi krzykami, z tymi wrzaskami, to mówi tak, jakby w przestrzeni naelektryzowanej prądem był, że nie mógł wytrzymać i wyszedł i usiadł sobie w ostatnim rzędzie i się przyglądał na to wszystko. Jak to się skończyło, to ten starszy podchodzi do zboru, podchodzi do niego i mówi, prawda, że było bardzo fajnie? Adam nic nie powiedział. Ten starszy zboru wkrótce odszedł z naszej społeczności. Nie zaczynaj z demonem. Nie zaczynaj z demonem. Potrafi demon opanować tak umysły. Jest taka książka Charyzma i Charyzmania, gdzie napisał pastor z tego kościoła, gdzie jedna kobieta, jak zaczęła mówić językami, to nie mogła się zatrzymać. I co jakiś czas zaczynała i była w domu i przyszedł inkasent za gaz. Ona mu otworzyła. Jak zaczęła mówić językami, to ten by się o mało co nie zabił. Tak z tą torbą po schodach uciekał. A Julian Hatała był, odwiedzał taką panią i ona uległa temu kierunkowi i powiedziała, że ja już mówię językami. Mówi pokazać? A Julian, brat Julian Hatała mówi, no to niech pani pokaże. Ona zaczęła mówić, mówię, dzisiaj mi jakoś nie wychodzi. No. Więc jeszcze jedna taka kwestia, że organizacja, która nie uznaje Ducha Świętego, chrzci ludzi, wiecie jak? No, brat Lisek mnie wziął do swojej rodziny, tam była dyskusja
Ja coś słyszałem od dwóch braci, że oni mają jakieś inne obrzędy. I mówię do niego, powiedz, jak zostałeś ochrzczony. No mówił, ja zostałem ochrzczony. Powiedz, jak zostałeś ochrzczony. A on mówi, zostałem ochrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha tej organizacji. A ja mówię, a skąd wiesz, że Duch tej organizacji to jest Duch Święty? Bo jeżeli wyeliminowałeś Jego z najświętszej formuły chrztu, to znaczy, że twój związek jest z innym duchem, który jest Panem twojej organizacji. Na koniec proszę was, abyśmy Ducha Świętego traktowali z największym szacunkiem, z uległością i prosili Go, żeby On wprowadził boskie cechy w życie nasze. Życzę zborowi w Skoczowie, żeby było u was jak w raju. Amen.